Pędzelek jest już u nas. Niestety nie udało się go tak... Co się dzieje, Rysiu? Co się dzieje, Rysiu? Co się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie denerwuj się. Dobrze, dobrze, to wracamy do filmu. Pędzelek jest już u nas. Ale to dzikusek taki, z ciocią Olą go puściliśmy i koniec. Już nie da się z nim na razie przez jakiś tydzień albo dwa nagrać takiego normalnego filmu. Ale zaprzyjaźnił się tutaj z Czarnulką, sobie razem latają. Ona jest nowa, on jest nowy. Także wszystko się udało szczęśliwie. Jest już chłopczyk u nas, ma koleżankę. Zaraz tam podejdę bliżej, spróbuję jakoś tak go pokazać z bliska. On maleńki jest, troszeczkę większy od kurduperka. Ale skoczny. No. Mały, ale wariat, tak to się mówi. O, sobie tam biegają. Proszę bardzo. Tam reszta stada też jest. Pójdę zaraz. Ciosiołki, idzie ciosiołki za nami? Nie, poszło za ciosią Olą. Leci, leci pędzelek. O, proszę bardzo. Ładny chłopak, rudy. Ładny, rudy chłopak. Czarnulka tutaj. No, to się podrywa. No, idziecie. No i weź tutaj nakręć film jakiś normalny z pędzelki, taką taki torpeda, chłopak torpeda. No, może będzie leciał po gołomie, to coś fajnego się może uda nagrać. Chodźcie tutaj. Chodź tutaj, pędzelku, bo chciałem ci pokazać wszystkim. Bez kopaniny na razie, proszę. Na razie tam one ustawiają sobie kto, co, gdzie rządzi. Dobra, poszły do stodoły. Idę szukać pędzelka w takim razie w stodole. O jest, zobaczcie, jaki to ładny rączy kusek. Maleńki. No, aż torcik się nim zainteresował. A osiołki stoją niewzruszone. Nic ich nie ten. Fertek, o jest pędzelek. No, chodź pędzelku, chodź. Chodź. No właśnie, na początku taka jest taka kompanina delikatna. Bo każdy chce rządzić tutaj, w tej stodółce. Każdy chce tu rządzić. Tak pędzelku? Dawaj, latamy. Dobra, w każdym razie chłopak się musi wybiegać. Jak się uspokoi, to jakiś porządniejszy film nagram. A teraz na razie dziękuję za pomoc i życzę miłego dnia. Cześć.